Dzień dobry widzowie, Mawkar z tej strony, a dzisiaj dla was mam kolejne Audi A4 B8 TDI, tym razem po liftingu z 2012 roku, z przebiegiem 273 tysiące. Jest to diesel o mocy 100 i on miał tam 35 chyba koni, niby ta wersja bardziej ekonomik, chociaż wydaje się, że jeździ dokładnie tak samo jak 143, a pali troszeczkę mniej, albo tutaj po prostu ktoś rzucił jakąś inną mapę, bo mam sporo tych Audi, mam porównanie i czuję, że ona wcale gorzej nie jeździ od tych 143, nawet mogę powiedzieć, że jest żwawsza niż tamte, ale to kwestia, że tak powiem, pojazd. Mamy tutaj manuala, jeszcze dodam, i może też to przez to, że jest żwawsza, bo troszeczkę poczyniłem inwestycji do tego wozu, takich jak wymiana dwumasy, no bo przy tym przebiegu jest to normalka i tak dosyć długo wytrzyma, bo wóz ma 276, dwumas był oryginalny, przeważnie padają na 250, od 200 do 250 padają dwumasy, zależy kto, gdzie i jak użytkował auto, jak się obsługiwał ze sprzęgłem. I jeszcze jakaś tam roleczka była wymieniana od paska i pasek chyba też. Ogólnie tarcza w porządku, jest też historia serwisowa, wymieniony rozrząd, to mi się wydaje, że na tą chwilę nie potrzeba jakichś tam większych wkładów w niego. I pewnie jak widzicie na filmie, wóz jest troszeczkę, tak powiem, zmieniony, wygląda inaczej niż standardowe B8. Przede wszystkim co widać, przyciemnione tylnie szyby, zmieniony tylni spoiler na chyba S-line'owski, tak dokładnie nie wiem, ale tak na wygląda, bo ten S-line'owski jest większy niż te standardowe, które są w B8. Końcówka wydechu jest inna, ale to jest tylko końcówka, nie jest to jakiś buczący samochód, jest taki sam cichy jak oryginał. Macie felki oryginał 17, listwy progowe, no i jeszcze lampy przed tył są oklejone folią przyciemniającą, tak aby to auto mogło przejść przegląd i świeciło na poziomie dopuszczalnym przez normy. Blacharsko ładny, jak widzicie, nigdzie nie jest obity, pozagniatywany, prezentuje się nieźle, no i oczywiście pewnie jak widać, że ładnie się koła chowają od kola. Auto ma założone gwintowane zawieszenie plus, no nie wiem, nazwę to żółtymi sprężynami, chociaż kolor to tak naprawdę nic nie oznacza, ale sprężynki są w kolorze żółtym i jest zrobiony gwint, dlatego można sobie go podnieść albo podwyższyć, każdy to co lubi może sobie mieć. Z wyposażenia zewnętrznego jeszcze macie oczywiście LEDy, które w tych wozach naprawdę robią różnicę w porównaniu do zwykłej lampy. No i ogólnie ten poliw też bardzo fajnie się prezentuje z tym takim paskiem pewnie, który widzicie wokół soczewki w kształcie przechylonego V czy U, jak to woli to nazwać. Mamy jeszcze czujnik deszczu, czujnik zmierzchu i tego co nie widać jest przypinany hak, jakby ktoś chciał sobie podpiąć do tego wozu jakiś bagażnik na rowery, bo nie sądzę, żeby ktoś ciągał przyczepkę, chociaż niektórzy ciągną przyczepkę z motocyklami. Każdy ma swoje jakieś tam w życiu zainteresowania. Coś jeszcze mam więcej i mam powiedzieć? Chyba nie. Przebieg myślę, że jest absolutnie normalny, no bo to wychodzi ponad 20 tysięcy rocznie, jednak jak kupujecie diesla, no to po to też, żeby ten przebieg robił. A jeszcze dla zainteresowanych mogę wspomnieć, że mam większe koła letnie, bo tutaj są akurat opony zimowe. Jakby był ktoś zainteresowany, można się dogadać, bo to jest chyba dwa rozmiary większe i to wóz jeszcze się prezentuje, powiem szczerze, lepiej. Chociaż i tak według mnie wygląda dość dobrze. Ale przejdźmy sobie do wnętrza, bo tam też jest coś do opowiedzenia. Moi mili, nagrajmy sobie książkę serwisową na początku. Proszę, tu wpisy w Audi. Już wam pokazuję dalej, chociaż karteczki nie tak łatwo. Tu Audi, Audi. Tu jakiś kolejny serwis, chyba jakiś zewnętrzny, ale chyba dalej też jest Audi, Audi, Audi. No i tutaj macie, widzicie, wymianę paska rozrządu przy 210. Wielu klientów się dziwi, że tak rozrząd późno, ale tak Audi ma fabrycznie. W poliftowych modelach nawet to wydłużyli, bo w przedlifcie mieliście 180, a potem jest 210. Ja wiem, że od niektórych klientów niektórzy by wymieniali po 60 tysiącach pasek, tak jak niektóry Niemiec po 2 latach eksploatacji. Ale spokojnie, w tych wozach się nie zrywa rozrząd. Nawet jak skrócicie na przykład wymianę, tu by przy 210 zrobicie po 120 tysiącach, czyli na 330, to i tak według mnie powinno latać. Tu też macie dalej Audi.
No i tu kolejne dwa serwisy. A tutaj wszystko macie, te protokoły, które dostajecie za Audi. No już tego nie będę pokazywał, bo szkoda czasu na filmie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Ja sobie po prostu to zobaczy na żywca. No to przechodzimy sobie do wnętrza. Fotele, krata sportowa. Z tyłu macie ISOFIX i podłokietnik. I w przednim fotelu, jak widzicie, też możecie sobie wpiąć fotelik, jeżeli byście chcieli mieć dziecko tutaj z przodu. Ja lubię tą kratkę. Troszeczkę mi się kojarzy z fotelami GTI z Golfa 2 to było? Tak. Volkswagen, grupa Audi stosowała często te kratki. One są takie ponadczasowe i też ten fotel wtedy tak nie widać na nim, że tak powiem, zabrudzeń, nie brudzi się tak szybko. Srebrne listewki. U góry lampka i miejsce na okulary. Deska standardowo w dobrej jakości, jak w Audi. Widzicie, jak to się ugina z dwóch stron, czyli mięciutkie. Fajny kolorowy wyświetlacz. Tutaj pianoblaki. Nie wszystkie mają te Audi pianoblaki. Ta akurat ma. Radio troszeczkę bardziej rozbudowane, bo z wejściem na SDK, Bluetooth, grzane fotele, klima automatyczna, jednostrefowa, jak widzicie, fajnie się tutaj przekręcać, pokazuje na tym, lub też kierunek nawiewu. Przy okazji widzicie radio, bo w tych przedliftach zasłaniało wam, jak się nie mylę, całe. Delikatnie zmienię oprogramowanie, wygląda już lepiej. Tutaj popielniczka, auto hold, to co wspominałem kiedyś, to po prostu, że auto na przy lekkim wciśnięciu hamulca będzie wam lekko również trzymało na ręcznym, na przykład jak stoicie na skrzyżowaniu na luzie, dodacie gazu, sam puści. Fajna sprawa, gdy ktoś na przykład nie chce ciągle trzymać nogi na pedału hamulca. Tutaj spójrzcie, auto niby praktycznie 300 tysięcy, a tutaj żyleta, ten mieszek i to. Dwa miejsca na kubki, schowek tam spodówek, zaś zawsze cię auksa. To fajnie, bo to jest przesuwane. O, spójrzcie, żeby się pobawić tym. Ładnie sobie wyprofilować pod własną rękę. No i tak wspominałem, spójrzcie na kierownicę, teraz fajnie się łapie ostrość. Kierownica to jest, powiem wam, ktoś by spokojnie w tym samochodzie wiedział, że ma 150 tysięcy i absolutnie mi się wydaje, że nikt by nie powiedział, bo kierownica to jest dosłownie jełka. Widać, że ta trasa była raczej robiona tym samochodem, a nie jeżdżenie od miasta po miasta, gdzie non-stop kręcicie kierownicą, tylko tutaj ciągle po równej drodze. Na środku macie kolory się też z komputerem. Nie wszystkie to mają, niektóre mają już nie czerwono-czarny, tylko czarno-biały. Te poliftowe. Manetka od tempomatu. Tutaj też manetka od zmiany świateł i wycieraczek z czujnikiem. Światło automat standard. Tym razem tutaj przyciski z obwódką, bo nie każda ma elektryczne lusterka. Co zostaje pokazać, mój boczek cały, też widzicie, nie przetarty, jakieś może minimalne zużycia. No ale cóż, jednak przebieg jakoś musi być tutaj pokazany w tym samochodzie, jeżeli ktoś czegoś nie wymieni specjalnie, żeby wam na przykład coś ukryć. Jeszcze pod fotelami macie takie schoweczki oryginalne. Za to Audi też sobie kazało nawet dopłacić. Nawet za takie pierdoły, powiem wam, że były płatne, jak taka właśnie lampeczka. Ja w swoim Q3 tego do dziwo nie miałem i potem się dowiedziałem, że to wymaga dopłaty. No i co? Jeszcze tutaj modę, gdzie sobie zobaczyć różne wyświetlenia, radio, komputer i resztę. No jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, sugestie, napiszcie komentarz. Zawsze pytanie możecie zadać przez maila lub media społecznościowe, tak jak Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. Pamiętajcie również, że wszystkie samochody u mnie są opłacone. Możecie do nich również wykupić gwarancję do roku czasu. A także jeżeli nie macie tego samochodu, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę go wam podrzucić na lawecie lub też zarejestrować na siebie. A jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę wam poszukać drugiego na zamówienie lub też sobie możecie sprawdzić na mojej stronie na Automoto, czyli na mavkarautomoto.pl, czy nie mam akurat czegoś podobnego w ofercie aktualnie. To by było na tyle. Pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym filmie i cześć.